Dobra wiadomość dla radomian, którzy ubiegali się o dotacje na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich innymi źródłami ciepła. Wszyscy otrzymają dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże miastu dodatkowe pieniądze w kwocie ponad 1 100 000 zł. Radom jest pierwszym na Mazowszu miastem, które pozyskało pieniądze z rządowego programu Kawka. Prezydent Radosław Witkowski podpisał z prezesem funduszu Arturem Dąbrowskim umowę opiewającą na 1 700 000 zł, która pozwala udzielić dotacji 170 wnioskodawcom. Podpisaliśmy właśnie umowę, dzięki której wszystkie wnioski, które zostały złożone przez naszych mieszkańców i zakwalifikowane do realizacji w roku 2015, uzyskają dofinansowanie. To będzie przede wszystkim dofinansowanie zewnętrzne, bo 90% tej kwoty uzyskamy ze środków zewnętrznych, to są środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 10% wkład własnej gminy, ale przełoży się to na zlikwidowanie w tym roku 427 palenisk. Wiceprezydent Rafał Rajkowski przypomina, że w 2014 roku zostało zlikwidowanych 177 pieców węglowych. Ponad 600 pieców zostało wymienionych, a nasze potrzeby miasta, mieszkańców są na wyższym poziomie i określamy je na poziomie gdzieś około 3000 pieców. Także, panie prezesie, będziemy się w dalszym ciągu starać, w dalszym ciągu wnioskować, tak aby powietrze w Radomiu było czyste i tak, żeby nasi mieszkańcy przez to byli też zdrowsi. Prezes funduszu Artur Dąbrowski nie kryje, że podpisanie umowy z władzami Radomia to historyczna chwila. Tego typu umowa, jaką dziś podpisaliśmy z panem prezydentem Witkowskim, jest to pierwsza umowa w województwie mazowieckim na likwidację niskiej emisji w ramach programu Kawka. To jest program, który pomaga mieszkańcom dużych miast, tych o największym zapyleniu, w likwidowaniu źródeł tej emisji, przede wszystkim pochodzącej z pieców węglowych. Jego celem jest wymiana na paleniska ekologiczne, gazowe. Władze miasta nie ukrywają, że liczą na dalszą dobrą współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.